Kamień węgielny pod budowę nowego centrum handlowego Karuzela Wełku wmurowany. Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta oraz inwestorzy i wykonawcy karuzeli wmurowali podpisany chwilę wcześniej akt erekcyjny. Jak mówi Grzegorz Pękalski, prezes zarządu Karuzela Holding, nowe centrum da miejsca pracy w mieście oraz poszerzy ofertę handlową Ełku. Główna branża i główna struktura wydatków opiera się na modzie. Tak, coraz częściej zmieniamy ubrania, podążamy za modą. To jest większość sklepów. Oczywiście nie obędzie się również bez sklepu spożywczego. To będzie największy sklep spożywczy tutaj w Ełku i w regionie. Jakie dokładnie marki znajdą się w tym miejscu? Tego prezes Pękalski jeszcze nie zdradza, lecz szacuje, że w tym miejscu pracę znajdzie około 350 osób. O kolejnych korzyściach dla Ełku mówi włodarz miasta. Spowoduje, że Ełk staje się takim ważnym centrum handlowym, które będzie przyciągało mieszkańców nie tylko Ełku, ale okolicznych miejscowości. Ta inwestycja to są miejsca pracy, w wykonawstwie, w podwykonawstwie. To są także podatki do budżetu miasta. Dodam, że tutaj był też bardzo duży udział suwalskiej specjalnej strefy, podstrefy Ełk, pana prezesa Kierwajtysa, z którymi pracowaliśmy, by inwestor mógł rozpocząć tę inwestycję. Otwarcie karuzeli przy ulicy Przemysłowej zaplanowane jest na ostatni kwartał 2020 roku. Inwestorami są Karuzela Holding i Mitiska Reim, a generalnym wykonawcą CFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.